ci, którzy to proponują, no, idą po trupach, łamią kręgosłupy, stawiają zasłony dymne. To jest projekt bardzo skrajny, to jest projekt de facto likwidujący państwa członkowskie. Ma nastąpić przejęcie podstawowych kompetencji państw członkowskich, nie tylko w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, ale także w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego, prowadzenia polityki zagranicznej. Mamy do czynienia ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, które prowadzą jakby działania werbunkowe w Afryce. Tu chodzi o jasną zasadę. Nie wpuszczamy. Ten system jest chory, niemoralny, niezdrowy, nie powinien po prostu mieć miejsca. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj Dowejko, redakcja Goniec.pl, program Raport Gońca. Dzisiaj z Państwem i ze mną w studiu europoseł profesor Karol Karski. Witam serdecznie, Panie Pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. No i takie pytanie, które też pojawia się powoli w debacie publicznej, natomiast to oczywiście teraz są też częściowo projekty, częściowo różne wizje Europy, związane oczywiście z możliwościami nowych traktatów. Jak pan myśli, czy rzeczywiście istnieje taka realna propozycja na stole w Brukseli, żeby stworzyć jedno państwo europejskie? No i ewentualnie jakie inne są, bo powstają różne raporty, opracowania, natomiast tego traktatu jeszcze za bardzo nie ma, natomiast są różne opinie na temat tego, jak ta Europa przyszłości powinna wyglądać. W tej chwili jest realizowany projekt utworzenia scentralizowanego państwa w miejsce obecnie istniejącej organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska. To jest projekt realizowany bardzo konsekwentnie i ci, którzy to proponują, idą po trupach, łamią kręgosłupy, stawiają zasłony dymne, mówią, że to się nie odbywa, jednocześnie coraz to kolejne sekwencje działań mają miejsce. Najpierw przygotowywano projekt w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego, o którym mówiono, to nigdy nie będzie miało żadnej szansy na realizację, to nawet nie przejdzie przez Parlament Europejski. Następnie Parlament Europejski przyjął ten projekt, następnie został on skierowany do Rady Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej już z przedstawicielem obecnego polskiego rządu zaakceptowała ten projekt i przekazała go dalej do Rady Europejskiej, czyli na poziom szefów państw i rządów. Za chwilę Rada Europejska zwoła konwent i będziemy mieli opracowany traktat. Ja tak szacuję, że na jesienią przyszłego roku ten projekt zostanie przekazany już do ratyfikacji państwom członkowskim. To jest projekt bardzo skrajny, to jest projekt de facto likwidujący państwa członkowskie, ponieważ pozwala instytucjom Unii Europejskiej samodzielnie definiować status części składowych Unii Europejskiej, bo już od tego momentu trudno będzie mówić o państwach. To instytucje unijne będą decydowały, ile te prowincje będą miały kompetencje. One nawet się będą mogły dalej nazywać państwami, bo to przecież jest tylko kwestia nazwy, tak jak w Stanach Zjednoczonych, to państwo składa się ze Stanów, tak? Zjednoczonych, natomiast state to jest właśnie państwo. I tutaj nie nazwa ma znaczenia, a realne kompetencje. Klasyczną formułą organizacji międzynarodowej, jaką jest obecnie Unia Europejska, jest to, że to państwa decydują, to one zgadzają się na rozwiązania, które mają mieć miejsce zastosowanie w stosunku do nich. Natomiast tutaj całość kompetencji będzie przeniesiona na instytucje centralne Unii Europejskiej. To jest taka złudna formuła kompetencji dzielonych, znaczy część zostanie kompetencji dotychczasowych państw członkowskich zostanie przeniesiona do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej, ale jest jeszcze takie pojęcie kompetencji dzielonych. Jakby się wydawało, że to decyduje w tym zakresie i Unia, i państwa członkowskie. Nie. Kompetencje dzielone to są takie, w których Unia Europejska, instytucje unijne decydują
o tym, czy to one się będą zajmować daną sprawą, czy też nie. I mogą nie uregulować danej materii, wówczas jest to kompetencja państw członkowskich, ale jak już uregulują daną materię, zresztą nie chodzi w sposób symetryczny, w stosunku do jednych państw mogą regulować, w stosunku do innych mogą nie, to te kwestie przechodzą już na poziom unijny i państwa członkowskie nie mają nic do powiedzenia w danym zakresie. Tu nam mają, ma nastąpić no, przejęcie no, podstawowych kompetencji państw członkowskich, nie tylko w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, ale także w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego, prowadzenia polityki zagranicznej. No, w XIX-wiecznej doktrynie prawa międzynarodowego to się nazywało protektoratem. Tutaj ta formuła państwo, które traci kompetencje w zakresie obronności i prowadzenia polityki zagranicznej, jest protektoratem. Tutaj mamy do czynienia no, z ukształtowaniem no, pewnej struktury, która ma być nawet nie państwem federalistycznym, bo państwem... Tylko scentralizowanym. Scentralizowanym, no to tak. Panie, tylko panie pośle, to pozostaje pytanie, no bo dopóki oczywiście też potrzeba ratyfikacji państw członkowskich, jednego traktatu wszystkich państw członkowskich. Też wiemy doskonale, że w wielu państwach też jest wymagane referendum, na przykład we Francji czy w Holandii. Przez to też te traktaty, pierwsze projekty, na przykład traktatu lizbońskiego, upadały. Czy według pana wszystkie państwa europejskie jakby idą tym tokiem rozumowania? To po pierwsze, no bo mi się wydaje, że tak na pierwszy rzut oka Viktor Orban i Giorgia Meloni mogą się wyłamać z tego. No, a z drugiej strony, czy nie ma alternatywnych jakby kierunków też rozwoju Unii Europejskiej, nie prezentowanych tylko i wyłącznie, powiedziałbym, przez komisję, czy przez unijną biurokrację, no, ale również oczywiście parlamentarzystów, czy też państwa członkowskie, no bo na ten temat trwa cały czas żywy spór. Ale zauważy pan redaktor, że ten projekt, no, skrajnie centralistyczny projekt zakładający upadek państw członkowskich, utworzenie nowego państwa pod nazwą Unia Europejska, zarządzanego centralistycznie, zyskał większość w Parlamencie Europejskim. Następnie został zaakceptowany przez Radę Unii Europejskiej bez żadnego głosu sprzeciwu, gdzie zasiadali ministrowie państw członkowskich, wszystkich 27 państw członkowskich. Znaczy Unia Europejska, wcześniej wspólnoty europejskie, no, jest skonstruowana no, na zasadzie jakby struktury, która ma pogłębiać integrację. Tylko, że to już doszło tak daleko, że za tą granicą nie ma już organizacji międzynarodowej. Za tą granicą jest jednolite państwo. I no nie po to ten projekt jest realizowany, żeby go zarzucać. No, dwa państwa, no, które dominują w Unii Europejskiej, Niemcy i Francja, one się tak dzielą trochę terytorialnie swoimi kompetencjami, więc powiedzmy państwa południa Europy bardziej odczuwają jakby no, ingerencję w ich sprawy wewnętrzne przez Francję. Państwa tutaj Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej bardziej odczuwają ingerencję w ich sprawy wewnętrzne ze strony Niemiec. Natomiast te dwa państwa no, postanowiły no, utworzyć nowy podmiot geopolityczny, utworzyć nowe państwo. Tutaj dominują też w tym Niemcy, które uznały, że no, nie mają jeszcze za mały potencjał, żeby być mocarstwem o skali światowej, więc żeby odgrywać jakąś rolę w skali światowej, no chcą rozszerzyć swoje terytorium na inne państwa w różnych formułach. Natomiast musimy sobie też dać tego sprawę, nam się czasem wydaje, że państwo to jest coś takiego, co istnieje, czego się nie daje zepsuć, co na pewno będzie funkcjonować. Natomiast no, musimy sobie zdać sprawę z tego, że państwa cały czas powstają i państwa cały czas upadają. To jest stały proces. Jeśli popatrzymy na mapę Europy, musimy sobie uzmysłowić, że Polska nie graniczy już z żadnym państwem, z którym graniczyła jeszcze w roku 1989. Nie istnieje już Niemiecka Republika Demokratyczna, nie istnieje już Czechosłowacja, nie istnieje też Związek Radziecki, który przecież był jednym z dwóch światowych supermocarstw, który razem z Stanami Zjednoczonymi decydował o losach świata. Te państwa już nie istnieją. Na ich gruzach powstały inne państwa. Polska ma jakąś taką wyjątkową żywotność, to jej jakby procesy państwowo-twórcze i czy też wybijanie się Polski na niepodległość,
w trakcie jakby I wojny światowej powodowało różnego rodzaju zmiany geopolityczne w tej części Europy. No, my jesteśmy wyjątkowo żywotnym narodem, natomiast no, nie chciałbym, znaczy jako profesor prawa międzynarodowego no, ciągle obserwuję te procesy, to nie tylko w Europie państwa powstają, padają, ale jak pomyślę, że to miałoby dotyczyć mojego państwa, to robi mi się tak smutno i nie chciałbym tego. No, nie chciałbym być gościem w swoim dotychczasowym własnym domu. Nie chciałbym być obywatelem trzeciej, czwartej kategorii w państwie, które już nie będzie moim państwem, z którym się nie będę utożsamiał. Panie pośle, no i właśnie tu z drugiej strony jest też argument ludzi, którzy są za głębszą integracją, czy też nawet niektórzy są za państwem europejskim, czyli że no przecież okej, to będzie na przykład Federacja Europejska czy Unia Europejska, no ale my będziemy jej integralną częścią, my też będziemy ją tworzyć, też będziemy mieli na nią wpływ i to jest zupełnie coś innego, niż jakby nad nami powstało coś innego, jakaś inna struktura. To jest taki główny argument w tym przypadku. Czy no, to będziemy mieli tyle praw, ile stan Uttar Pradesh w Indiach, albo księstwo Sikkim, które jeszcze kilkanaście lat temu było samodzielnym państwem, a zostało włączone do sfederalizowanego państwa, jakim są Indie. No, będziemy mieli tyle praw, ile miasto Hamburg w Niemczech, tyle praw, ile stan Maine w Stanach Zjednoczonych. I będziemy się dowiadywać, że bez naszej decyzji jakieś prawa nas dotyczące zostały przyjęte, że czyjś interes inny, jakiejś innej części jakiegoś państwa, które się będzie nazywało Europą, Unią Europejską, jest dominujący i powinien być postawiony przed naszym interesem. W geopolityce, w ogóle na świecie istnieje w tej chwili około 200 państw. One są czasem silniejsze, słabsze. Natomiast no, podstawową zasadą jest przeżyć, przetrwać. Jeśli państwo istnieje, bierze udział w grze, wyciąga z tego określone profity, ma swój własny interes i samo o tym decyduje. To jest właśnie suwerenność, której jednym z aspektów, jednym z dwóch aspektów jest niepodległość, czyli podleganie żadnej władzy zewnętrznej. I wtedy to my sami decydujemy, co jest dla nas najlepsze. Czasem wybieramy gorsze rozwiązania, no, jeśli tylko same złe rozwiązania stoją przed nami, ale cały czas to jest nasz wybór. Natomiast jeśli już państwo upada, to kto inny za nas decyduje? To jest kolejny argument zwolenników integracji, którzy mówią, że dzisiaj mamy taki świat, gdzie mamy, no znowu poniekąd koncert mocarstw, tak, gdzie mamy trzy liczące się mocarstwa, Rosję, USA i Chiny, najbardziej, w sensie no, mamy jeszcze inne mocarstwa, jak Indie, czy nawet powiedziałbym Brazylia, która też powoli rośnie, natomiast to są te trzy najważniejsze. No i że w związku z tym, że Polska jest w takim położeniu, w jakim jest, to musi iść albo w stronę Brukseli, Zachodu, w tym przypadku właśnie głębszej integracji unijnej, albo zostanie wchłonięta przez interesy, czy też, jak powiedziałbym, zaplecze geopolityczne Moskwy. I też to był częsty zarzut wobec Prawa i Sprawiedliwości ze strony Platformy Obywatelskiej, że wy pchacie Polskę w ramiona Moskwy. Jakby pan odpowiedział na ten zarzut, bo to też jest kwestia tego, gdzie dużo ludzi podawało przykład Ukrainy, ta, która nie była w strukturach Zachodu de facto. Znaczy, najważniejsza jest niepodległość. Ja kiedyś słyszałem takie stwierdzenie z ust pewnego profesora, który powiedział, no, że przed jednym lewiatanem schroniliśmy się w paszczy drugiego lewiatana. To może tak nie jest. No. Czy zawsze lepiej być pod umowną dominacją Brukseli niż pod dominacją Moskwy, ale to nie stoimy przed takim dylematem. Będąc w strukturach Unii Europejskiej, w takim kształcie, jakim ona ma dzisiaj, czyli organizacji międzynarodowej, potrafimy zabiegać o własne interesy, potrafimy działać skutecznie. To jest tylko kwestia tego, jakiemu rządowi powierzymy władzę, czy tym, którzy chcą działać na rzecz dobrobytu polskich obywateli, ich pomyślności, czy takich, którzy za różnego rodzaju synekury międzynarodowe będą oddawać różnego rodzaju atrybuty polskiej państwowości na zewnątrz. Ale to cały czas jest jakby decyzja państwa polskiego. Natomiast jeśli to będzie jednolite państwo, to my już będziemy wchłonięci przez kogo innego. Kto inny będzie tutaj decydował? Kto inny będzie mówił, kto jest Polakiem, kto ma prawo tutaj
przebywać, kto ma prawo mieszkać, kto, ile mamy pracować, na jakich zasadach, co mamy robić z naszym życiem. I to nie będą te normy etyczno-moralne, które my znamy. Będą zupełnie inne normy, które będą w stosunku do nas już wtedy przymusowo stosowane. I może ta struktura zleje się za kilkadziesiąt lat, może kształci się jednolity naród europejski, może nie, ale to jest kwestia zazwyczaj nawet nie dwóch, a trzech, czterech pokoleń, żeby takie przekształcenia terytorialne spowodowały, że wykształca się jakiś nowy naród. Jednocześnie jak patrzę na proces integracji europejskiej obecny, to nasuwają mi się skojarzenia z procesem zjednoczenia Niemiec w XIX wieku. Nawet zapytałem znajomych Niemców, czy im też się kojarzy. Oni tak pomyśleli, mówią, no rzeczywiście, to tak jest. Bo jak jednoczyły się Niemcy w XIX wieku? Przecież nie jest prawdą, że zawsze to było jednolite państwo. Nawet dzisiaj nie mamy tylko jednego państwa niemieckiego. Obok Republiki Federalnej Niemiec jest Austria. Są dwa księstwa niezmediatyzowane w XIX wieku, czyli Liechtenstein, Luksemburg. Są także niemieckojęzyczne kantony Szwajcarii. Zawsze było około 300 państw niemieckich, w różny sposób tam jakoś tam skonfederowanych, bądź nie. I w XIX wieku najpierw utworzono Związek Niemiecki, utworzono nawet instytucje, czasem nawet z nazwy bardzo podobne, tak jak dzisiaj istniał na przykład Parlament Związku Niemieckiego z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, przez analogię do Parlamentu Europejskiego, czy też odwrotnie. I potem Prusy, które odgrywały jakby rolę dominującą w tej strukturze, postanowiły wypchnąć konkurenta. Krótka wojna, Austria opuściła Związek Niemiecki, to taka analogia do wypchnięcia Wielkiej Brytanii, państwa, z którym już dalej tej integracji nie można by dokonywać na zasadzie doprowadzenia do jego upadku. Przekształcono ten zmniejszony terytorialnie Związek Niemiecki w Związek Północno-Niemiecki, zacieśniono integrację. Potem krótka wojna wywołana przez Prusy z Francją. Król pruski ogłasza się cesarzem Niemiec i powstaje po raz pierwszy w historii świata jednolite państwo niemieckie. I ta droga jest w tej chwili bardzo podobna, czyli utworzenie najpierw pewnego rodzaju konfederacji, organizacji międzynarodowej, takie wspólne najpierw organy, najpierw w charakterze koordynującym, potem bardziej władczym, pacyfikowanie tych, którzy są przeciw, a jak nie można z nimi tego zrobić, to ich wypychanie na zewnątrz. Tu się pan pytał na przykład, co zrobią z Węgrami Orbana. No albo spacyfikują, albo wypchną. No, trzeciej albo możliwości Chmeloni nie ma. Też jest chyba opcja taka, że tam ten rząd prawicowy mimo wszystko może stwierdzić, że mu się zobaczymy, jak długo się utrzyma. Niemcy są przyzwyczajone do wymieniania nawet bez wyborów w państwach członkowskich ich rządów. Kiedyś w ten sposób dokonano wymiany rządu włoskiego, rządu greckiego. Stawia się pewne warunki nie do odrzucenia i wtedy różnego rodzaju przekształcenia tutaj w zakresie władzy mają miejsce, więc to są procesy ciągle się dziejące i nie bądźmy tak łatwowierni, że wszyscy wszystko robią dla naszego dobra. Obecna Unia Europejska jest projektem bardzo korzystnym, pozytywnym. Znajdujemy w nim wspólne zdanie, wspólne stanowisko w wielu kwestiach. Ciągle to działa na zasadzie synergii. Tam, gdzie są spory, to może stanowi to około, nie wiem, 2-3% spraw, którymi zajmuje się Unia Europejska. We wszystkich pozostałych to jest wszystko wartość dodana. Natomiast w momencie, kiedy Niemcy przejmą kontrolę nad Unią Europejską, doprowadzą do utworzenia państwa centralistycznego, państwa zarządzanego centralnie z Brukseli. Oni są przyzwyczajeni, że ich stolica może być we Frankfurcie nad Menem, może być w Bonn, może być w Berlinie.
ich stolica może być także w Brukseli, więc to jest jakby kwestia wtórna. I wtedy, kiedy dojdzie do tych zmian, to będziemy mieli do czynienia z zupełnie nowym państwem, zupełnie nowym tworem geopolitycznym. No to w związku z tym krótkie pytanie, czy w takim momencie powstania takiego państwa Polska powinna się z takiego państwa wypisać i po prostu powinien nastąpić polexit według pana? Po pierwsze, Polska nie powinna przyczyniać się do pogłębiania integracji w kierunku upadku państw członkowskich i utworzenia państwa jednolitego. I nie będzie wtedy potrzeby nawet zastanawiania się, czy ktoś ma występować z takiej Unii, czy nie występować. Po prostu Polska w tej chwili posiada możliwość, po pierwsze, nieakceptowania tych zmian. No niestety rząd Donalda Tuska na Radzie Unii Europejskiej był za tymi rozwiązaniami. Ten projekt w części A, czyli w części bez dyskusji, był jakby w porządku obrad i głosując nad tą częścią bez dyskusji, wszystkie państwa członkowskie to zaakceptowały na tym etapie. Natomiast no, musimy po prostu wiedzieć, że potem trafi to do ratyfikacji. Pan redaktor mówił o tym, że były problemy z przyjęciem traktatu konstytucyjnego. Tylko zobaczy pan, że odbyły się wtedy referenda w Francji i w Holandii. W obu przypadkach społeczeństwa francuskie i holenderskie odrzuciły traktat konstytucyjny. Za chwilę ten traktat po pewnym liftingu z drobnymi zmianami, pod nową nazwą, która dziś brzmi Traktat Lizboński, wrócił znowu. We Francji, w Holandii już nie przeprowadzono referendum, natomiast przeprowadzono w Irlandii. Irlandczycy odrzucili w referendum Traktat z Lizbony. W związku z tym zaczęło się łamanie kręgosłupów. I Irlandczycy zostali poniżeni w ten sposób, że nakazano im jeszcze raz głosować. I oni jeszcze raz głosowali, i wtedy już po raz drugi przyjęli w referendum Traktat z Lizbony. Więc tutaj widać, że no, nie ma żadnych form grzecznościowych, uprzejmościowych. To, że państwo, czy nawet cały naród w referendum coś oświadczy, to nie znaczy, że nie będą czynione naciski, nie będą dokonywane różnego rodzaju potężne zabiegi socjotechniczne, przekonujące ludzi. No przecież no, to nie tak, że każdemu Irlandczykowi przystawiono pistolet do głowy i powiedziano, a teraz masz głosować. Nie, no po prostu wlano odpowiednią liczbę pieniędzy w aparat propagandy, bo przecież to tak działa i zaczęto tych Irlandczyków przekonywać, że tak powinni zrobić, że to ich zdanie poprzednie było niewłaściwe, że powinni zagłosować na nowo. I oni w takiej sytuacji no, zadecydowali w sposób zupełnie odwrotny, niż zrobili to za pierwszym razem. Czy według pana dzisiaj jest w Unii Europejskiej, w Europie taka realna kontrpropozycja, która jest stawiana przez siły, które również mogą wpłynąć na to, żeby ona rzeczywiście miała znaczenie? Czy chodzi o zachowanie status quo, czyli tego stanu, który mamy dzisiaj w sensie instytucjonalnym, to znaczy, że Unia Europejska pozostaje organizacją międzynarodową, nie jest przekształcana w państwo, a jednocześnie chodzi o demokratyzację funkcjonowania Unii Europejskiej, tak żeby te instytucje zwracały uwagę na interes wszystkich państw, a nie tylko jednego, dwóch czy trzech, ale tak naprawdę jednego, czyli Niemiec. To znaczy, no niestety mamy do czynienia z sytuacją, znaczy ja może ją najlepiej opiszę w sposób, uczestniczyłem parę lat temu, tam jakby trzykrotnie byłem wybierany jako kwestor Parlamentu Europejskiego, skład prezydium Parlamentu Europejskiego i uczestniczyłem w posiedzeniu, które prowadził wówczas Martin Schulz. I wywiązała się dyskusja na temat wyboru jednego z dyrektorów w Parlamencie Europejskim, który jest szefa pionu informatyki. No i krótka lista trzech kandydatów z całego konkursu. Prezydium wybiera jedną z osób, no i wiceprzewodniczący, który jest Grekiem, mówi, że a dlaczego tu nie ma Greka? Na co przewodniczący Niemiec, sekretarz generalny, czyli szef aparatu tego rzędniczego też Niemiec, ten sekretarz generalny odpowiada,
a jeśli chcesz, to możemy go dopisać, ale i tak go nie wybierzemy do tej krótkiej listy. Na co Martin Schulz, tak chcąc rozładować atmosferę, jednocześnie no, taki niemiecki dowcip no, w sumie no, mówi, no ale przecież wszyscy wiedzą, że Grecy nie mają zdolności informatycznych. Nie są predestynowani do pełnienia tego, takich funkcji, które wymagają jakby takiego analitycznego myślenia. Na co Grek zdziwiony, no i mówi, pyta się, a w takim razie jakie zdolności mają Niemcy? No przecież wszyscy wiedzą, odpowiada Martin Schulz, że my jesteśmy stworzeni do zarządzania. Jesteśmy wyjątkowo dobrzy w kierowaniu, zarządzaniu i właśnie do tych funkcji się nadajemy. To ciekawa anegdota, o niej nigdy jeszcze wcześniej nie słyszałem rzeczywiście. Znaczy, no bo to z zamkniętego posiedzenia 20-osobowego ciała. No to, panie pośle, ostatnie pytanie w ramach dzisiejszego programu Pakt Migracyjny. Z niego są niezadowolone zarówno lewicowe stronnictwa czy organizacje, tak samo jak prawicowe zresztą. Jak według pana powinna wyglądać polityka migracyjna, czy to Unii, czy to państw członkowskich, bo to też jest ważne rozgraniczenie, no bo problem migracji narasta, wiemy doskonale, że ona będzie rosnąć, szczególnie ta nielegalna migracja, czy to ze zmianami klimatycznymi, czy to z tym, że po prostu w Europie poziom życia cały czas jest bardzo wysoki, tak samo jak zasiłki różnego rodzaju, które również zachęcają do tego, żeby tutaj się przeprowadzić, bo to jest łatwiejszy start, więc uważa pan, że to się uda zatamować, jakby bardziej skontrolować w najbliższych latach, czy raczej zmierzamy w stronę tego, żeby no, powtórzyło się to, co się już działo w Europie, tak, kiedy były te różne spoty i wielka walka o to, kto ma rację w sprawie migrantów? No, mamy do czynienia ze zorganizowanym procederem przestępczym. Migracje zawsze były na świecie, one cały czas mają miejsce, ale no, ludzie raczej się nie przemieszczają, a jeśli się przemieszczają, to no, nie na taką skalę, jak ma to miejsce w tej chwili. Mamy do czynienia ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, które prowadzą jakby działania werbunkowe w Afryce, w Azji. Te firmy ogłaszają się w prasie, w telewizji, w radiach. Przed jeszcze pandemią byłem razem z delegacją Parlamentu Europejskiego na Malcie w Europejskiej Agencji Wsparcia Azylowego i wtedy ówczesny szef tej agencji przedstawiał nam właśnie, jak te zorganizowane grupy przestępcze organizują przerzut migrantów, który no, w świetle prawa międzynarodowego jest w ogóle handlem ludzi. Właśnie są reklamy, zachęcani są ci ludzie do płacenia określonej kwoty i za tę kwotę są przerzucani nielegalnie do Unii Europejskiej. I pokazywano nam nawet reklamę, która tam była publikowana w jednym z państw afrykańskich przez jedną z takich grup. Tam takie wyobrażenie, że drzewo, nie wiadomo dlaczego palma, no ale no powiedzmy na południu Europy też są palmy, chociaż chyba już nie w Niemczech, palma, gdzie, na której rosną pieniądze. Też nie wiadomo dlaczego to były 100 dolarówki, a nie euro, no ale takie wyobrażenie, prawda, na, więc i takie hasło, w Europie na drzewach rosną pieniądze. Zgłoś się do nas, my ci zorganizujemy przerzut do Europy. Wtedy to szacowano ten jakby rynek nielegalnego handlu osób, nielegalnej migracji na kilkanaście miliardów euro. W tej chwili to już jest wielokrotnie więcej. Ci migranci na przykład mają możliwość wykupienia albo przerzutu jakby nielegalnie, bez dokumentów, ale to jest bardzo trudne, zakupu fałszywych dokumentów, ale także mają taką opcję dodatkową, można powiedzieć, możliwość wykupienia prawnika już tutaj na miejscu, który się będzie ich sprawami w Unii Europejskiej zajmował. Ja zawsze tak jak patrzę, jak na naszej granicy z Białorusią działają różni adwokaci, twierdzą, że występują pro bono, to jestem z jednej strony pewien, że jest wielu ludzi, którzy jakby pro bono, z odruchu serca, mając jakieś tutaj dobre zamiary, w ten sposób działają, ale wiem, że między nimi muszą się również znajdować ci adwokaci grup przestępczych. Tak jak istnieją adwokaci mafii na Sycylii,
tak, no wiemy, że istnieją również adwokaci, którzy po przekroczeniu granicy przez nielegalnych migrantów instruują ich, co mają mówić i jakie wnioski zgłaszać, dają im dokumenty do podpisu, które potem jakby wypływają w różnych miejscach, gdzie te osoby się bynajmniej nie znajdowały. Cały czas ma to miejsce, to jest zorganizowany proceder. I teraz zobaczmy na ten system, który jest jakby tutaj w obrębie którego Polska się znalazła. Z punktu widzenia Niemiec, jakby optymalną jest sytuacją tą, którą zainicjowała Angela Merkel, że te osoby przyjeżdżają. W Niemczech się dokonuje selekcji polegającej na tym, że wyodrębnia się osoby, które nadają się do pracy, chcą pracować i nie stwarzają problemów w zakresie bezpieczeństwa. Te osoby są pozostawiane w Niemczech, a pozostałe należy relokować przymusowo do innych państw. Na przykład do Polski. Te osoby też wcale nie chcą, one przecież nie po to, nawet czasami spieniężają cały dotychczasowy majątek, no bo jak się przenoszą na stałe, no to nie dość, że muszą zapłacić to tym przemytnikom ludzi, to muszą, po co im majątek gdzieś tam w dotychczasowym miejscu zamieszkania, to oni nie chcą być w Polsce, tak, więc i teraz tak, te osoby przekraczają granicę. Nasza Straż Graniczna, jeśli te osoby nie zgłaszają wniosku o azyl, jeśli nie zgłaszają się jako uchodźcy, te osoby są z powrotem odstawiane do granicy. No i tu już jest wielkie wycie i to ze strony różnych organizacji pozarządowych sponsorowanych przez państwo niemieckie w sposób bezpośredni lub pośredni, ponieważ taka osoba może jeszcze raz wrócić. Jeszcze raz, jeszcze raz. Z punktu widzenia państwa polskiego, te osoby nie zostały zarejestrowane w Polsce, więc one nie będą korzystały tutaj z żadnych dobrodziejstw na terenie państwa polskiego. Zresztą nie chcą z nich korzystać. One chcą się przejść do Niemiec. To z punktu widzenia niemieckiego, optymalne są dwa warianty. Te osoby albo nie przekroczą granicy Unii Europejskiej, albo zostaną zarejestrowane na terenie państwa polskiego. Wtedy, jak przybędą do Niemiec, to albo będą mogły zostać zweryfikowane na podstawie tych trzech kryteriów, o których wcześniej mówiłem, jako pozostające w Niemczech, albo wysiedlone do Polski. I tam mają powiedziane, nie będziecie już brali żadnych środków finansowych z niemieckiego systemu opieki społecznej, tylko z polskiego systemu opieki społecznej. I o to się rozbija cały problem. Dlaczego na przykład migranci nie zgłaszają się na przejścia graniczne? Dlaczego nie idą główną drogą, tylko idą lasem, tak? No nie dlatego, że chcą znaleźć jakieś polskie władze czy polską straż graniczną i poprosić o status uchodźcy. Panie proszę, tylko chcą w związku się, z tym... Chcą się po prostu niepostrzeżenie przedostać pytanie, na terytorium Niemiec. Prosimy o krótką odpowiedź tak albo nie. Czy według pana ten problem w najbliższych latach wygaśnie, czy nie? Tu chodzi o jasną zasadę. Nie wpuszczamy. Jeśli będziemy wpuszczać, to ten proceder ciągle się będzie nasilał. I jednocześnie musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie można przyjmować żadnych rozwiązań o przymusowej relokacji. Odpowiedzialność za sprowadzanie migrantów ponoszą ci, którzy chcieliby zjeść ciastko i mieć ciastko, którzy chcą dać i Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, czyli Niemcy, którzy uważają, że i najlepiej jest, jak się ktoś do nich dostanie, a jak będzie zdolny do pracy, będzie chciał pracować, nie będzie zagrażał ich bezpieczeństwu, to może zostać. A cała reszta to już trzeba sobie zrzucić ich problemy z głowy, wysłać ich przymusowo wbrew ich woli, wbrew również woli innych państw członkowskich do tych innych państw członkowskich. Ten system jest chory, niemoralny, niezdrowy, nie powinien po prostu mieć miejsca. Panie pośle, tutaj stawiamy kropkę. Szanowni Państwo, dziękujemy Państwu oczywiście za obecność, oglądanie. Zachęcam do komentowania, subskrybowania, lajkowania Państwa i naszym gościem był profesor Karol Karski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.